Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29 porządku dziennego. Informacja ministra obrony narodowej na temat raportu opublikowanego przez zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, w szczególności na temat wykazanych w nim nieprawidłowości w funkcjonowaniu podkomisji oraz informacja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego na temat postępów wprowadzonych przez prokuraturę śledztwach dotyczących katastrofy smoleńskiej. Głosowanie. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie informacji, który poddam teraz pod głosowanie, a odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm przyjął informację do wiadomości. Pytanie, minuta, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zgłoszony został przeze mnie i przez podkomisję do prokuratury wniosek o postępowanie w związku z przestępczą działalnością pana Kosiniaka-Kamysza oraz pana Tomczaka. Działaniem, którego funkcją jest wspieranie pana Putina oraz pana Donalda Tuska. W związku z powyższym chciałem się spytać, dlaczego jesteście przekonani o tym, żeby głosować za wsparciem Putina w sytuacji, w której publicystyka rosyjska nieustannie popiera właśnie raport pana Kosiniaka-Kamysza. 25 października w pełni jest pan popierany przez stronę rosyjską z jednoznacznym stwierdzeniem. Dziękuję, z jednoznacznym stwierdzeniem. Ten raport jest raportem, który wspiera Putina. Czy pan minister chce się odnieść, tak? Proszę bardzo. Nie, sprostowanie, ma pan minister prawo do zabrania głosu. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawiciel wnioskodawców, przedstawiciel rządu ma prawo zabrać głos, skoro było dopuszczone pytanie. Już przestańcie, naprawdę. Pozwalam się wam wygadać i jeszcze źle. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pan Macierewicz powiedział tutaj pan Putin. Chyba dla pana pan. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji ministra obrony narodowej na temat raportu opublikowanego przez zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, w szczególności na temat wykazanych w nim nieprawidłowości w funkcjonowaniu podkomisji oraz informacji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego na temat postępów prowadzonych przez prokuraturę śledztwach dotyczących katastrofy smoleńskiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów za wnioskiem, 181, przeciw 239, wstrzymało się 16. Sejm wniosek odrzucił, a tym samym przyjął informację do wiadomości. Przypominam, że kluby złożyły wnioski o... Nie dopuszczam wniosków formalnych, mówiłem o tym państwu rano. Ale jaka sytuacja miała miejsce na sali? To zapraszam do mnie. To proszę, zapraszam do mnie, pani mi poseł opowie, jaka sytuacja miała miejsce na sali. Umówiliśmy. A kiedy to było? W punkcie 18. Nie, pani poseł, bo to nie jest kwestia na wniosek formalny, tylko na komisję etyki. Dobrze, ale to ja złożę wniosek formalny. Nie. Proszę złożyć wniosek do komisji etyki. Mówię zupełnie poważnie. To nie jest kwestia na wniosek formalny. Nie, nie, pani poseł, to jest sprawa do komisji etyki. Nie, pani poseł. Nie. Nie, te sprawy rozstrzygniecie państwo poza tą salą i nie we wniosku formalnym. Wniosek może być o przerwę, odroczenie. Rozmawialiśmy o tym. Wnioski formalne były rano. Mogliście państwo skorzystać z tego prawa. Dziękuję, pani poseł. Nie dopuszczam tego wniosku. Bardzo proszę załatwić, to są poważne oskarżenia. Proszę złożyć ten wniosek do komisji etyki. Serdecznie dziękuję. Jeżeli jest to w stenogramie, na pewno zostanie to uwzględnione. A pan poseł Berkowicz co? Okej. Okay.
Bardzo Państwa proszę o spokój na sali. Bardzo Państwa proszę o spokój na sali. Bardzo proszę pana posła Berkowicza o powrót na miejsce. Bardzo proszę. Panie pośle Berkowicz, bardzo proszę o powrót na miejsce. Pani poseł Borowiak, bardzo proszę o powrót na miejsce. Potrzebna jest mediacja? Zwracam się do pana posła Berkowicza. Już nie muszę? Dziękuję, że rozstrzygnęliście państwo te kwestie.